Małgorzata Tomaszewska jest w ciąży. Dla nas komentuje płeć dziecka i pokazuje ekskluzywne zdjęcia z zaokrąglonym brzuszkiem. Małgorzata Tomaszewska jest w drugiej ciąży. Świat gwiazd dotarł do szczegółów tej wspaniałej informacji. Tylko dla nas gwiazda przesłała niepublikowane zdjęcia z wakacji z zaokrąglonym brzuszkiem i zdradziła, jak na radosne wieści zareagował jej synek. Początki kariery Małgorzaty Tomaszewskiej. Małgorzata Tomaszewska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd TVP młodego pokolenia. Ze stacją związana jest od 2018 roku. Najpierw pojawiała się jako w Pytaniu na śniadanie, jako ekspertka od kultury i show biznesu. Z czasem publiczność i kamera tak bardzo ją pokochały, że powierzono jej prowadzenie pełnych wydań śniadaniówki. Publiczny nadawca powierzył Tomaszewskiej także takie projekty jak magazyn kulturalny Like, prowadzenie imprez okolicznościowych, koncertów wakacyjnych, festiwalu w Opolu, sylwestrowych czy benefisu Zenka Martyniuka oraz flagowych formatów stacji na czele z The Voice of Poland i Eurowizją Junior w 2019 roku. Wcześniej Tomaszewska była gwiazdą Polsatu, gdzie prezentowała prognozę pogody. Jako pogodynka stacji w 2015 roku wzięła udział w Tańcu z Gwiazdami. Prywatnie 34-latka jest córką sportowców, bramkarza i legendy futbolu Jana Tomaszewskiego oraz tenisistki stołowej Katarzyny Kalińskiej-Tomaszewskiej. Małgorzata miała dwóch mężów. Najpierw wyszła za mąż za kierowcę o nazwisku Słomina. Przyjęła po nim drugie nazwisko. Z drugim mężem, pochodzącym z Turcji, Ahmetem Zajfi Ligit Tarci, ma syna Enzo, który w tym roku skończył 6 lat. Teraz dowiadujemy się, że rodzina Tomaszewskiej wkrótce się powiększy. Taką wiadomość przekazano w dzisiejszym wydaniu Pytania na śniadanie, a później potwierdziła ją sama Małgosia na swoim profilu na Instagramie. Kochani, chciałam się z wami podzielić wspaniałą nowiną i naszym szczęściem, napisała gwiazda i zaprezentowała swoje krągłości w egzotycznym anturażu. Świat gwiazd dotarł do informacji na temat wyjątkowego stanu prezenterki. W którym miesiącu ciąży jest Małgorzata Tomaszewska? To są początki ciąży, trzeci miesiąc, ale Małgosia nie zwalnia tempa, czuje się dobrze i cały czas pracuje. Mówi światu gwiazd koleżanka prezenterki z Pytania na śniadanie. Według naszego informatora Małgorzata planuje być jak najdłużej aktywna zawodowo. Do pracy podchodzi bardzo profesjonalnie, co zresztą doceniają jej przełożeni i koledzy z zespołu. Gosia wyznaje zasadę, że co ma zrobić jutro, to robi dziś. Jest bardzo punktualna, bardzo pracowita, zawsze można na nią liczyć. Jest lojalna, dyskretna i jest prawdziwym zwierzęciem telewizyjnym, ma urodę i końskie zdrowie. Jest osobą punktualną, na którą zawsze można liczyć. Jest wzorem pracowitości. Do tego ma szacunek dla każdego, z kim pracuje. Twierdzi nasze źródło. Małgorzata Tomaszewska o drugiej ciąży komentuje tylko dla nas. Druga ciąża Małgorzaty Tomaszewskiej wywołała ogromną radość wśród jej fanów. Gwiazda do ostatniej chwili trzymała cudowne wieści w sekrecie. Czy zna już płeć dziecka? Na ten temat wypowiedziała się dla świata gwiazd.
Enzo chciałby brata, ale to jeszcze nie wiadomo, powiedziała nam prezenterka. Teraz, gdy wszystko jest już jasne, Tomaszewska zdradziła światu gwiazd, jak na wiadomość o rodzeństwie zareagowali jej partner i synek. Co ciekawe, to właśnie sześciolatek poinformował ją, że zostanie ponownie mamą. Cała rodzina jest bardzo radosna, a radosna rodzina zawsze była moim największym marzeniem. Jako psycholog od początku bardzo zwracałam uwagę, by Enzo był włączony już w proces planowania powiększenia rodziny. Dlatego był pierwszym poinformowanym, a właściwie to on informował mnie, bo odczytywał test ciążowy, zwierzyła nam się Małgorzata. Tylko dla nas prowadząca pytanie na śniadanie przesłała poniższe zdjęcia. Tak Małgorzata Tomaszewska wygląda w drugiej ciąży.